uszanowanko, witam wszystkich prezesów i kierowników. Kolejnym odcinku weekendowej serii z gry Shadow of Mordor. Tutaj niedawno mi się pojawił taki śmieszna legenda. Jej wcześniej to chyba nie było. Tak mi się przynajmniej zdaje, ale zrobimy ją. Co my tutaj mamy? Gule? Odeprzyj niespodziewany atak uroków. Dobra. Wejdźcie głębiej. Jeszcze głębiej. Bum. Grok mi pomoże. Powinienem szybciej zabijać ich. Właśnie w ten sposób. No, skinże. Wyssanie w walce to jest C, tak? Dobra, użyjemy kolejnego. Kolejnego tipu. Jak się używa wyssania w walce? Nie wiem, jak się używa wyssania w walce i chyba tego raczej nie zrobimy. Bom! Nie wybuchło! Nie wybuchło! Wybuchło. W końcu. Jak się używa wyssania w walce? Ja wiem, że literką C, ale co to mi daje? Czy ja muszę po prostu przeskoczyć? Ej, tu mi się skończyły możliwości. To znaczy, nie mam już jak ich wysadzać, muszę ich bić normalnie. Dobra, to jest trudna legenda. A nie, tu mamy jeszcze jedną beczkę grogu. A, i tam jeszcze jedną. Dobra. A, dobra. Dobra, te widzę beczki, te mi dużo dały. I nie użyłem wyssania w walce, a szkoda, można było. Boom, więcej expo dostaniemy. I boom. Dobra. I od razu, skoro już tam tak wszystko szybko idzie, zrobimy sobie ostatnią chyba legendę na arenie. Ona jest trudniejsza, bo to będzie tak jak tutaj, arena i pełno uruków. Jeśli się nie mylę, jeśli nazwa dobrze wskazuje, to tak powinno być, nie? To jest chyba najładniejszy obóz tych wszystkich obozowisk orków. Ten zawsze mi się jakoś tak podobał. I nie jest powtarzalny, w sensie podoba mi się, po prostu mi się podoba. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć czemu i w ogóle. Dobra. I zawsze mnie zastanawiało, po co takie przejście, takie a la Assassino. Po prostu tak gra dużo czerpie, no czerpie garściami z Assassin's Creed'a i z Wiedźmina i z czego jeszcze może. Ciężko im powiedzieć z czego jeszcze, ale generalnie ma mało oryginalnych rzeczy. Dobra. Schwytany przez Władcę Ciemności i rzucony na arenę. Co tutaj mamy? Pokonaj hordę. I tu nie mam chyba możliwości w ogóle jakkolwiek, trzeba będzie się blokować. Dobra, to tak nie działa. To już jest lipa. Może użyjemy sobie kilku strzał. Poratujemy się, żeby zmniejszyć liczbę tych orków tutaj. Bo oni będą nam przeszkadzać. A widzę, że w legendzie miecza i tak mogę ich zabijać. Oła! A upiorny rozbłysk jak się robiło? Chyba E, nie? Jak mi się miecz zrobi na niebiesko? Dobra, będziemy sobie ich tak zabijać. No ten odcinek będzie, że tak powiem, obfitował w takie wszelkie... O nie, to nie miało tak wyjść. Ty i nie wiem, może ty bo masz kitkę. Dobra. Seria ciosów mi się kończy, kiedy zostanę uderzony chyba, jeśli się nie mylę. Dobra. Ała. Ała, gdzie pan ma głowę? Stracił głowę dla mnie. Oj, prawie mnie uderzył. Dobra, ale widzę, że ja na hita ich tak generalnie ściągam. W sensie, wystarczy strzał i oni padają.
Stracił znowu głowę dla mnie. O, no i straciłem piekielną serię, znaczy piekielną, tą serię ciosów tą w płomieniach, więc szkoda. Szkoda trochę, ale ja się tym nie smucę. Bum. Aha, to jest wyssanie w walce, okej. Okay, to w sumie już wiem, jak działa wyssanie w walce. Dobra, to chyba zrobimy sobie jeszcze w te... Ojej! Mam tak zwolnione tempo, a ja jeszcze spieprzyłem. No dobra. Wspomożemy się strzałami. Dobra. Ty zginiesz. A co tam? W ogóle, no to jest taka horda orków, że to się w głowie nie mieści. To jest właśnie najtrudniejsza z legend. To chyba jest ostatnia już na tej mapie. Bo jeśli byście nie wiedzieli, to za chwilę po skończeniu wątku głównego będzie kolejna mapa. Także no... Spoko. Wow. O, ale finisher piękny. O, jaki piękny finisher. Boom. Kolejny piękny finisher. Dobra, mamy jeszcze dwie strzały, zużyjemy sobie. Chyba masz kitkę. No i jej, no taką miałem serię piękną, a ten mi spieprzył to. Dobra. A, wyssałem w walce mu, dobra. Possałem mu w walce. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Mierz mi się jarał już. Oła, to nie było. Znaczy, to nie było ładne. To bolało i nie było ładne. Dobra. Bum. Bum. Miało boleć. Oła! Się tak nie robi. Dobra, wspomożemy się znowu strzałami, bo... Nie chcę paść, a to już jest końcówka. Za to, że mnie próbowałeś w ogóle jakkolwiek zabić, zginiesz w ten sposób. Dobra, mamy szansę cię dokończyć, albo nie. Mój twój ziomek przeszkodził. Dobra, jeszcze dwóch. Tak? Jeszcze jeden. No i teraz paść to by była głupota, co? No zgin, żeś. Nie w tryb taki, tylko... Dobra, mamy to. Pięknie. Dobra, mamy to. Mamy całą legendę miecza. Ale to było trudne, muszę przyznać. Musiałem się naklikać, a wy pewnie musieliście się nasłuchać tego śmiesznego klikania w moim wykonaniu. Wróć. Dobra. Uzbrojenia i runy. Ulepszenia. Mamy jeden punkt umiejętności do rozdania, ale musimy zwiększyć sobie potęgę, żeby to miało sens, tak? Mhm. I czkawkę mam. Zwiększymy sobie miejsce na runie. Znaczy miejsce na runy w sztylecie. Zawsze się nada. To jest coś, co warto pilnować. Oj, będzie piąta mityczna, tak? Zwiększona szansa obalenia celu przy rzucie sztyletem, nie używam. Odnawia 10 punktów życia, gdy używasz wyssania z ukrycia lub naznaczenia z ukrycia. Dobrze, to spoko. To mi to pasi. Dobra, ci sobie już uciekają, orkowie. Urukowie. A my zajmiemy się może... Tak, zajmiemy się tą misją. Tylko wypadałoby sobie jakoś życie doładować. Znaczy, nie wszyscy orkowie, widzicie, są... O, ciul!
Jezus, ale tam z tych strzelców było. O ja cię walę, o ja cię walę, o ja cię walę. To jest żółty kwiatek, którego chciałem. Znaczy w ogóle kwiatek, żeby się wyleczyć, więc... Więc bierzemy to. To mi się nie podoba troszeczkę, ale to nic, to nic. Wskakujemy na górę, polecimy sobie może tutaj. I zaczniemy misję główną. Główną misję zaczniemy. Wejść strzały. Powiedziałem wejść strzały. 4. Lol. To ja więcej mam jak posie. Possam. Po. Wyssam. No dobra, nieważne. O, ale fajnie. Dobra. W jakikolwiek sposób trzeba sprawić, by zareagował i się pojawił. Wypuść Karagory. Ile Karagorów mam wypuścić? No dobra, ale... Nie widzę nigdzie żadnej klatki z Karagorami. Co wcale mi nie ułatwia roboty. Bo chciałbym jednak widzieć Karagory, gdzie są. Dobra. Użyjmy tego twojego V, tak? Wzrok orła. Dobra, jeden Karagor jest tutaj. Dobra, drugiego Karagora widzę tam. Czy klatkę otworzę stąd? Otworzę. I kolejny Karagor będzie... Tu i polećmy sobie w ten sposób. I tu będzie trzecia klatka, tak? Gdzie ona była? Na dole. Mamy. Mamy to. Dotarł na miejsce. No i wspaniale. Tylko on będzie miał przybocznego pewnie, co? Ładne oczy ma. Zakochałem się. Jest tutaj jedyny kapitan, jest drugi kapitan. Z tej strony, to mi się nie podoba. Ale mam nadzieję, że sobie go jakoś tutaj... Powiedzmy, odczepię. Wyścig z ukrycia. Chyba kopa w tyłek dostał ode mnie. Czy Gorod będzie odporny na ataki i strzał? A nie, jest super. Pięknie. Pokonamy łatwo wodza. Jeszcze jeden strzał i będziesz mój. Nie żyjesz, Goro. Ale ciemno. To współczuję wam, bo ja nic nie widzę, co dopiero wy. Chyba ci się zginęło i chyba mamy dużo czasu jeszcze. Bierzemy legendarną runę. Mityczną runę, przepraszam. Zwiększa zadawane przy życiu łuku obrażenia. Gdy ilość życia Taliona spada poniżej 25%, to jest spoko sprawa. Sprawdźmy, co tu jeszcze możemy zrobić. Uwolnimy sobie tych niewolników. I to chyba będą wszystkie misje z niewolnikami, bo tak mi się wydaje, że już więcej nie ma... Nie ma jakich, po prostu. I może uda mi się zrobić jeszcze jedną misję fabularną, bo widzę, że 13 minut to w sumie króciutko nagrywam. A nie chcę, żeby wam było jakoś smutno, bo to... Ja wiem, że to są niedzielne odcinki i lubicie sobie... O Jezus, lubicie sobie usiąść, popatrzeć, jak ktoś inny gra. No nieładnie, kapusiu. Kapusiów to my nie lubimy. Konfidenci. Pieprzeni. Dobra, wejdź tutaj. Mamy strzały. No okej, no i wchodzimy na samą górę. I mamy to. Wystarczy jedna obraza, prawdziwa bądź wyimaginowana. Super. Czy to jest ratowanie ich w obozowisku? Zabij trzech uroków, kiedy przeszukują miejsce, w które zostali zwabieni. Was pozbędę się w ten sposób. Bum. Zostałeś tam zwabiony. A.
To chyba nie działa tak, jak ja chciałem. No dobra, mam gdzieś tam dodatkową misję. Ponieważ... Oj. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Chowaj się. No. Just do it. No tak szybciej. Pedale głupi. Myślałem, że się nie szczaisz. Idę tak samo. Nie podoba mi się wasze podejście do życia. Albo nawet do nieżycia. Bo trochę się wam nie żyje. Ale widzę, że ta misja jest strasznie prosta. Strasznie, strasznie. Ale nie zrobię celu dodatkowego. Ale w sumie na tym mi nie zależy w tym momencie, bo i tak jestem wykokszony. O, przynajmniej widzę 5 uroków co najmniej w jednym miejscu. No to teraz patrzcie, jak to będzie fajnie wyglądało. Cudownie. Dobra, i zróbmy ostatnią misję, tą niewolniczą, śmieszną. I to będą już chyba wszystkie na całej tej mapie, tak? A, to w sumie spoko. Mam gdzieś was urkowie, możecie na mnie patrzeć, możecie nawet kapować, alarm wszcząć. Zamknij rej. Pam, pam, pam. W ogóle zawsze się dziwiłem, że te stwory to są karagory, a te duże to są graugi. Bo w normalnym uniwersum to się nazywali wargowie i po prostu nazywali się trollami, tak? Czy tam troll górski, czy tam jakiś. A tutaj są zupełnie inne nazwy zwierząt. Mimo wszystko, że to jest gra chyba na licencji. Znaczy, no, na pewno skoro nosi tytuł Śródziemie, tak? I te wszystkie nazwy są tutaj Saurn i tak dalej, czyli to jest gra na licencji, a jednak nie do końca, tak średnio. Zabij 3 uruków zabójczym zaskokiem. No to będzie łatwe. Znaczy nie rozumiałem w ogóle tego sensu. No, może zejść zobaczyć tutaj, co tam się stało. Miałeś pójść sprawdzić. Ciulu. No a ty miałeś zginąć tak w ogóle. Dobra, to czego mamy bliżej? Bum. XD. I don't give a fuck. I don't give a fuck. A chyba jednak. Dobra, mamy to. Udało się to zrobić w miarę po cichutku. Może zabójczy zeskok? XD. Chyba pan spadł. Dobra. Tu mamy jednego. Mamy ognisko. Czemu by z niego nie skorzystać? Skoro uratuje nam tyłeczek. A, i tutaj mamy uruka, na którego mogę zeskoczyć z góry. I w sumie chyba to zrobimy. Takie trochę assassination, nie? Jak w Assassin's Creedzie. No ale... Jaka gra, taka asasynacja, no nie? No naprawdę został zabity urok, a wiesz, że ty... Uruk, a wiesz, że ty też? Chyba się nie szczaił, że został też zabity. Oj, to cię zabije. O Jezus! Nie spodziewałem się, że to da radę zrobić przez tekstury. Dobra. No widzicie, że wyczyszczanie... O Boże, to jest wódz! Wyczyszczenie obozu wcale nie jest takie... całkiem w ciepkę. Ojej. Ojej. Blało, co? Gam, dobra rada. A jaką masz dla mnie dobrą radę? O Jezus, nie, 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 nie. Trzeba wyssać z siebie tą energię życiową.
Przerwał mi! Przerwał mi i ten prawie mnie zabił. Tu jeden poszedł na skarżyć, że tutaj jestem. Nie podoba mi się twoje podejście. Ej, tu jest jeden strzelec, który też... Nie podoba mi się jego podejście. A tu jest jeden urok, który mnie bije. Tak, spacja. Pewnie, że odbije twoje strzały, o co ty myślałeś, że nie? Nienawidzi poparzeń, przez co może być bardziej niebezpieczny. Właśnie, i zrobiłem największą głupotę, jaką mogłem. Nie mam trzeciej szansy. Boże, mam! XD. Zginij, żeś w końcu, no. A czy nie jesteś głównym wodzem jakimś tam? Chyba jednak jest tym lepszym wodzem? Tak... Tak mi się coś kojarzyło. A, przesłuchaj, dobra. Nie, dobra rada, to jesteś ty tutaj i o was wszystko wiem. No to po co ja w ogóle to wcisnąłem? O Jezus, wygląda jak mój wuja. Znaczy, podobnie. Okej. A niewolnika trzeba jeszcze uwolnić, no nie? I co, i koniec? Aha, jeszcze jeden został tam. Chowaj się, chowaj się. Mamy to. Dobra. Powiedzmy sobie szczerze, to nie jest takie trudne. A tak z ciekawości, czy nie przyszedł jakiś wódz? No, on jest daleko. Dobra, on jest daleko, a w sumie ja też mogę za chwilę być daleko od kłopotów. Chyba skorzystamy z tej możliwości bycia daleko. Dobra, wspinaj się, Talionie. Dobra. Ja chcę się z nimi bić, bo szkoda mi czasu na takie pojedynki głupie, śmieszne. A tutaj w ogóle widzę, że jest tylko jeden urok, więc... Dwóch jednak. Uratuj go. Dobra. Uratuję go i mamy misję zrobioną. Dobra, a ja od was chcę zwiać. Dobra, czy jakieś misje nam się blokowały dodatkowe? Nie. Czemu tu się świeci na zielono? Ten teren. No dobra, cokolwiek to oznacza. Tak, zabiłem drugiego. A nie, drugiego po co zabiłem tutaj? To on nie jest tym lepszym wodzem. To pomyliłem się tak konkretnie. Gdzieś się schować bym chciał, bo nie mam szans. Znaczy, mam szansę ich bić, ale nie chce mi się. Nie oszukujmy się. Jestem dość leniwy, tak? A tu gdzieś widziałem wodza właśnie jednego... Chyba średniego sortu, ale... Okej, okay, mamy to. Tak mi się wydawało, że on tu gdzieś był. On jest tam dalej, łucznik. Tak, to jest ten, no i go mamy zlecenie. Znaczy, on się pokazuje na mapie. Ten dobra rada... Nie, to nie jest dobra rada, to inaczej się nazywałeś. W każdym razie i tak zginiesz. Tak? Powiedz, że nie jesteś odporny. O, cudownie. Headshot. Najlepsze jest to, że on nawet nie wie, skąd ja strzelam, nie? Oho, skończyły się lepsze strzały. Ale to mi w niczym nie przeszkadza. Ale ty mnie ścisnąłeś, ty. Oj, zielony już jesteś. Zniewalacz. No się nie zesraj. Tak zginiesz, więc nie wiem, o co ci chodzi. Mur? To jest mur. Dobra, przesłuchujemy go już.
Ty byłeś. Nie, nie wiem, kim ty jesteś. Aha, nie, nie wiem. Mizdrownik, cokolwiek. Grubas. Grubas. Dobra, mamy to. Bum. Wy też pouciekacie od niego? Dobra. Myślę, że to mnie może uratować w tym momencie. Czy tu jest misja na grubasę? Czy na coś tam innego? Bum. Patrzcie to. Coś pięknego. Dobra. O, tu jeszcze chyba widzę jednego, który bardzo chciał umrzeć. Dobra, w każdym razie dziękuję wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku z gry Shadow of Mordor, tak? Także komentujcie, subskrybujcie i oceniajcie, tak jak wam się to podobało. Do zobaczenia, hej!